Dzień dobry, jak się mamy? Dzisiaj na temat keto porozmawiamy. Ja mam na imię Mariusz, a Ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Dzisiaj zajmiemy się kłamstwami i mitami związanymi z keto. Kilkoma dosłownie, bo nie chcę Cię zajmować całego dnia, ale tymi najważniejszymi, tymi, które niestety ktoś kiedyś powiedział, ktoś coś tego i tak dalej, później następni powielają, robi się z tego bajka, robi się z tego opowieść. I tak naprawdę do niczego to nie zmierza, bo nikomu tak naprawdę nie poprawia zdrowia ani życia. Jest owszem jakiś proces zrzucania kilogramów, też dzisiaj powiem dlaczego tak się dzieje, ale tak naprawdę z tego całego ketowania, które jest dość popularne niestety na świecie, mówię tutaj o mięsnym keto, bo my też jesteśmy na keto, natomiast takim zdrowym keto. Natomiast chcę dzisiaj powiedzieć na temat mięsnego keto, na temat tak naprawdę cukrowego kłamstwa i mitów braci keto. I dzisiaj gruszka. Tak, żeby tutaj troszeczkę tą gruszkę dorzucić, powiem Ci dlaczego na przykład zbanowana gruszka, czy jabłko, czy jakieś inne owoce z diety mięsnej keto są mitem, są kłamstwem, które nie ma żadnego podłoża naukowego. Wiele rzeczy, które dieta keto daje, są fajne, to jest super. Chociażby zrzucenie kilogramów, tak jak wspomniałem wcześniej. Niektórzy są w stanie, no właśnie, co możemy uzyskać przy keto? Keto obniża cukier, tak? Dlaczego obniża cukier? Bo mamy, to jest dieta niskowęglowodanowa, wzór na jedzenie niskowęglowodanowe. I w przypadku, kiedy nie ma węglowodanów, nie ma nadmiaru węglowodanów w naszym organizmie, ten cukier może spadać, ja mówię tutaj o glukozie, czyli spadku cukru w naszej krwi, to prawda. Może likwidować insulinooporność, bo wtedy, kiedy nie będziemy mieli nadmiaru tej insuliny, czy konieczności produkowania tej insuliny, żeby obniżać cukier w naszej krwi, no to możemy liczyć na to, że z czasem, bo to nie jest o tak, to jest miesiące, a nawet lata, zlikwidować insulinooporność, na pewno łagodzi skutki insuliny, bo widzisz, insulina sama w sobie jako hormon jest szalenie pożyteczna i bardzo nam potrzebna, natomiast w niektórych przypadkach staje się dla nas groźna, właśnie przy wysokiej glukozie. Następnie może pomagać w cukrzycy, czyli wszystkie te rzeczy związane z cukrzycą, tak, keto ma na to dowody i dlatego między innymi my stosujemy tą formę keto, czyli diety ketogenicznej, która jest zdrowa, która upewnia się, że dostarczamy sobie wszystkie składniki, a nie tylko ketony. To, co jest jeszcze fajnie udowodnione, to dieta keto może zlikwidować część paliwa dla nowotworów. Wiemy o tym, że nowotwory żywią się głównie cukrem. Niestety naukowcy, którzy wcześniej twierdzili, że nowotwory nie żywią się ketonami, byli w błędzie. Okazało się, że niektóre nowotwory mogą odżywiać się ketonami. I tutaj właśnie powstaje problem, bo również w związku z tymi ketonami jest pewne białko, które nowotwór sobie może zamienić na energię. Czyli samo przejście na keto może ograniczyć paliwo i ten nowotwór może rozwijać się wolniej, a może nawet no, uschnąć po prostu z braku pożywienia, ale to nie oznacza, że w 100%, że są pewne elementy, które są właśnie w mięsie, które mogą powodować to, że niestety dieta keto nie jest antynowotworowa. No i to, co jest fajne, to może poprawić energię, dostarczając nam ketonów. A co to są te ketony? Ketony to jest rodzaj substancji chemicznych wytwarzanych przez wątrobę ze zmagazynowanej energii w naszym tłuszczu jako źródło przetrwania. Czyli nasze ciało wytwarza ketony, przerabiając nasz tłuszcz w wątrobie, ale nie z tłustego mięsa. Nasze ciało nie ma takich funkcji, że tutaj zjadłeś boczek i z tego powstaje energia. Masz niedobór kaloryczny, ponieważ nie zjadłeś węglowodanów, dlatego Twoje ciało nie potraktowało tego boczku poważnie, po prostu wydalisz go na zewnątrz, jak Ci się uda, nie będziesz miał zatwardzenia, ale niestety, czy stety, ciało wytwarza ketony z Twojego własnego tłuszczu, bo takie ma umiejętności, takie ma możliwości. A teraz kłamstwa i mity braci keto, tak? Czyli informacje, które są całkowitą nieprawdą albo mitem, tak? Czyli pierwsze kłamstwo to jest to dieta wysokotłuszczowa. To jest absurdalne kłamstwo, które zostało zaadoptowane przez najpierw kilku takich internetowych lekarzy w Stanach Zjednoczonych, później gdzieś tam w Europie, teraz do Polski to dotarło. To są kłamstwa powielane kłamstwami, tak?
Raz jeszcze, nasza wątroba nie ma mechanizmu tworzenia ketonów ze zjedzonego, zniszczonego ogniem tłuszczu. I to jest bardzo ważne. Bo nawet jeśli mielibyśmy taką funkcję, że w jakiś sposób nasze ciało mogłoby rozłożyć na części pierwsze tłuszcz innej istoty, to ten tłuszcz nie może być zabity ogniem. Ponieważ kiedy zabijemy coś ogniem, to tam już nie ma możliwości coś z tego wyciągnąć. A ty usmażyłeś sobie boczek na ogniu, na patelni, skwierczało, ale z tego już nic nie pozostało, poza ewentualnym smakiem, który cały czas powielasz. Dlatego to jest kłamstwo, że ketony powstają poprzez jedzenie smażonych, gotowanych, pieczonych rzeczy. Jest coś takiego jak dieta karniwora. I tutaj można by było się zastanowić, ale nikt nad tą dietą się poważnie nie zastanawia. Jest to taki wybryk internetowy, a dużo że osób różne takie rzeczy robi teraz, że zagląda w internety i patrzy na takie rzeczy. Jest to taki wybryk internetowy, który powstał prawdopodobnie jako przeciwwaga do weganizmu, który bardzo szybko zaczął się rozwijać. No to powstali tacy jajcarze internetowi i powiedzieli, będziemy teraz jedli samo mięso. I są nawet celebryci, którzy twierdzą, że jedzą samo mięso i świetnie się czują, natomiast przy okazji mówią, że zażywają takie suplementy i tak dalej, całą stertę suplementów, bo mają olbrzymie niedobory. I tutaj to jest najważniejsze, to nie jest dieta wysokotłuszczowa, mięsna, dieta keto, bo ketony powstają w Twoim ciele z Twojego własnego tłuszczu. I koniec i kropka. Możemy się tu spierać na internecie, możemy się wymieniać różnymi argumentami. To, co przekazuję teraz, jest najczystszą możliwą prawdą, jaka istnieje w tej kwestii. Druga kwestia to jest dieta mięsna keto, najlepsza dla wszystkich. To jest mit. Totalny mit. I tutaj trzeba zwrócić bardzo szczególną uwagę na to, gdzie dieta keto ląduje w rankingach. Gdzie diety mięsne lądują w rankingach od wielu lat. Od wielu lat diety keto i karniwora, i dukana, i tak dalej, po prostu można szukać na końcu rankingów. 2019 rok, najgorsze diety od końca. 41. karniwor, 40. w whole 30. 39. GAPS, 38. keto. I to idzie do przodu, tak? 2020 rok, 35. pozycja dukan, 34. keto, 33. whole 30. I znowu poszło do przodu, sama końcówka. 2021, 39. pozycja dukan, 38. GAPS, 37. keto. Mięsne podkreślam raz jeszcze. 2022, 40. pozycja dukan i GAPS i 38. keto, 37. whole 30 i znowu poszło do przodu. I ja wiem, że zwolennicy jedzenia samego mięsa zaraz powiedzą, ale oni chcą nas oszukać, cały świat jest przeciwko nam, nie odbierajcie nam naszego mięsa, w końcu mamy swoich braci keto, którzy nas po prostu wspierają i mówią, jedz mięso, na potęgę to Ci pomoże. Fachowcy na świecie przyglądają się różnym dietom i nie boją się postawić tego na końcu, co jest najgorsze. I my możemy się spierać, tak jak powiedziałem, na internecie i udowadniać sobie różne rzeczy. Zastanówmy się nad tym, dlaczego dieta keto jest w najgorszej trójce, czwórce, co najmniej od 5 lat. Dlaczego? Dajcie jakieś powody. Dajcie jakieś postulaty, argumenty, które powiedzą, dlaczego oni się mylą. Dlaczego ta dieta keto ląduje na końcu. I jeszcze jeden mit, które dzisiaj chcę obalić, to jest uwaga, unikaj owoców, bo to sam cukier. To jest absurdalne kłamstwo. Nie wiadomo, kto to wymyślił. Myślę, że wpadł na to jeden z doktorów w Anglii, że owoce mają wysoki cukier. Nie wiem, gdzie on to przeczytał, bo wszelkie dane wskazują na to, że to jest totalna bzdura i że się od niego zaczęło, to się zaczęło rozwijać, on ma największe zasięgi na świecie i tak dalej, to wszyscy po kolei za nim zaczęli to powielać. I między innymi on na jednym ze swoich filmów mówi, że unikaj owoców za wszelką cenę, bo to w 85% cukier.
To jest taka bzdurna informacja, że to się po prostu w głowie nie mieści. Oczywiście w tych wszystkich filmach zawsze się pojawia syrop glukozowo-fruktozowy, że to fruktoza szkodzi na naszą wątrobę i to jest prawda. Bo w tych filmach jest prawda powiedziana, że syrop glukozowy, którego jest bardzo dużo w przetworzonym jedzeniu, niekorzystnie wpływa na naszą glukozę. Że fruktoza, jeśli byśmy ją pili samą, to oczywiście niszczy nasze ciało, bo to jest bardzo wysoki cukier. Ale owoce wcale nie składają się w 85% z cukru, panie doktorze. To, co jest ważne, to żeby zrozumieć, jaki jest skład i co dają nam tak naprawdę owoce. Ale jeszcze jedną rzecz, zanim to powiem. Pojawiają się oczywiście krytycy pod spodem, pewnie się dzisiaj też tacy pojawią i mówią: a jak ty możesz być na keto z tymi swoimi owoczkami? Jak ty możesz to tam opowiadać, takie farmazony? Przecież to jest bardzo wysoki cukier. Albo ten, co uzdrowił swoją mamę z cukrzycy, karmiąc ją owocami. Ja wiem, że wy nie oglądacie nas na co dzień i po prostu macie to gdzieś. Przyjdziecie po prostu napluć na ekran, powyżywać się w komentarzach i tak dalej. My nie jemy owoców jako podstawowego pokarmu. To nie jest nasze podstawowe odżywianie. Owoce stanowią, nie wiem, 15-20% naszego odżywiania. Nawet jeśli byłyby wysokie, miały wysoki poziom cukru, to i tak stanowiłyby tylko 10-15% tego, co jemy. Naszą podstawą są warzywa, czego ketonowcom bardzo często brakuje. Warzywa, jeszcze raz warzywa, do tego nasiona, orzechy, pestki, po to, żeby uzupełniać zdrowe tłuszcze, a owoce są trzecią grupą pokarmów, która jest na naszej liście. Ale zobaczmy teraz, czy to sam cukier w tych owocach się, nie wiem, zamieszkuje. Uwaga, gruszka. Cudowny owoc. Mam nadzieję, że będziesz go jeść jeszcze więcej. Gruszka w 80-84% to woda. To jest woda, nie cukier. 80-84% woda. To jest też 96 kilokalorii energii, ponieważ owoc to jest czysta energia. Zamiast chlać bulletproof kawę, tak? Czyli mieszać sobie kawę, bo ketonowcy piją kawę, bo mają tak niską energię, że nie są w stanie po prostu przetrwać całego dnia. Oni muszą z samego rana wstać, robią sobie kawę tam z olejem, z masłem i tak dalej i dundzą taką kawę. No bo te mięso, co zjadają, po prostu cały czas ich trzyma przy ziemi. Oni w ogóle nie mają energii. Jakbyście sięgnęli po gruszkę, to dostarczylibyście sobie aż 96 kilokalorii energii. Bo gruszka to energia, to życie. Ale przy okazji dostarczylibyście sobie coś, na co prawdopodobnie większość z Was nie zwraca uwagi, co jest bardzo ważne. Dostarczylibyście sobie potas. Gruszka ma aż 197 mg potasu. W jednej gruszce aż tyle potasu, tak? Wiadomo, że nasze potrzeby są dużo większe, potrzebujemy aż 4700 dziennie, ale tutaj wypił sobie sok, tutaj jakiegoś buraka wycisnął, tutaj jakąś marchewkę, tutaj zjadł awokado, do tego zjadł gruszkę, jabłko i potasu jest tyle, co trzeba, tak? Fosforu 11 mg, 14 mg wapnia, 38 jednostek międzynarodowych witaminy A, 21 mikrogramów beta-karotenu, 7 mg witaminy C, niezbędnej, z mięsa tego nie dostaniesz, tak? Witamina C jest niezbędna, 75 mikrogramów luteiny i zeaksantyny. Wymieniłem te rzeczy, ponieważ możesz mieć takie braki. Będąc na tak zwanym keto mięsnym, no tych rzeczy może Ci brakować, bo na przykład owoców nie zjadasz. I teraz cukier. Ile tego cukru znajduje się faktycznie w gruszce? Średnia gruszka ma 16 gramów cukru w połączeniu z błonnikiem. Bo widzisz, jeśli chodzi o cukier, to on nie występuje w owocach tak jakby nasypać cukru do wody i zamieszać i rozpuścić. On występuje razem z błonnikiem. Jak zjadasz gruszkę w całości, to nie masz szans na te 16 gramów, żeby dostało się do Twojego krwiobiegu. Tylko frakcja się dostanie. Jeśli byś wyciskał gruszkę, no to wtedy dostanie się więcej. A jeśli byś ją spasteryzował jeszcze, to jeszcze więcej i tak dalej. Ale nikt gruszki w taki sposób chyba nie spożywa. Jemy gruszkę w całości. Pomimo tego, że jest jej 16 gram cukru, to jest zaledwie 10% składu, a nie 85%. Po co takie farmazony opowiadać? Ale widzisz, ten cukier bardzo powoli się uwalnia.
Bo widzisz, osoby, które polecają keto mięsne, bardzo często sięgają po indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny. To jest taki ulubiony wskaźnik, bo można pokazać, ile chleb ma ładunku glikemicznego, indeksu glikemicznego i inne makarony i tak dalej. I ja też po to sięgam. Ale już jak sięgamy po te liczby, to bądźmy uczciwi. Nie róbmy sobie z tego jaj. Po prostu indeks glikemiczny gruszki to jest między 34 a 46. I teraz tacy bracia keto, niech sobie sprawdzą, wszystkie pokarmy do 55 mają, to jest niski indeks glikemiczny, tak? Że są dla nas korzystne. Dopiero powyżej 55 są średnie, a powyżej 70 wysokie. Dlatego opowiadanie o tym, że gruszki nie możesz zjeść, jest po prostu utopią. Ładunek glikemiczny jest bardzo ciekawy. Jeśli znasz ładunek glikemiczny, to jest różnica pomiędzy indeksem a ładunkiem jest taka, że indeks to jak szybko podskoczy cukier do góry, a ładunek jak mocno będzie na Ciebie napierał, czyli jak długo będzie Ci niszczył Twoje naczynia krwionośne. Ładunek glikemiczny do 10 jest niski, od 10 do 20 jest średni, a powyżej 20 wysoki. Gruszka ma 8,1. To gdzie tu jest ten cukier, który ma nam tak szkodzić? A popatrzmy na jabłko, bo jabłko też jest na czarne liście mięsnego keto. Jabłko w 86% woda, 110 kilokalorii energii, 226 mg potasu, 23 mg fosforu, 13 mg wapnia, 115 międzynarodowych jednostek witaminy A, 56 mikrogramów beta-karotenu, 10 mg witaminy C, 62 mikrogramy luteiny i zeaksantyny. Składników jest dużo więcej. Ja wymieniłem tylko te, które akurat pasowały nam tutaj do dzisiejszego spotkania. Ile ma cukru jedno jabłko? 14 gramów. Znowu połączonego z błonnikiem, który nie wpływa po prostu na Ciebie w takiej formie, jak je zjesz w całości. A nawet jakbyś dodał jedno jabłko czy dwa jabłka do soku takiego siedmioskładnikowego, którego byś napił się w ciągu dnia, to dostarczyłbyś sobie mnóstwo tych wszystkich składników i tak naprawdę nie odczułbyś nawet tego cukru. Bo ile tego cukru jest? To jest zaledwie 9% składu. Indeks glikemiczny jabłka to jest 36, czyli znowu niski. Ładunek glikemiczny jabłka to 9, czyli też niski. A zatem owoce oczywiście w całości to Twój przyjaciel, nie wróg. I nie 85% cukier. Nie opowiadajmy sobie bzdur. Bo te bzdury później krążą po internecie i ludzie myślą, że to prawda. I później patrzą na jabłka, na gruszki, na owoce, że to jakaś zagłada, że oni nas chcą wytruć tymi owocami. Rozmawiajmy szczerze. Jeśli chcemy pomagać ludziom, spotkajmy się razem. I nie musimy w ten sposób rozmawiać. Porozmawiajmy o faktach. Porozmawiajmy o faktycznym stanie zdrowia społeczeństwa, jak możemy im pomóc i wypracujemy jeden wspólny jakiś mianownik, jeśli nam się uda. Ale opowiadanie sobie takich bzdur na internecie, no to po prostu do niczego nie prowadzi. Ja na to patrzę i po prostu nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, czy mam po prostu, nie wiem, nakręcać takie filmy jak dzisiaj. A zatem, jeśli chcesz szybko schudnąć, i to mówiłem już na chyba 5. filmie w projekcie Odmładzanie na surowo, to jesz mięso, jesz białko, bo wtedy z białka takiego usmażonego, zabitego nic nie dostajesz. Przechodzisz na keto, albo GAPS, to jest następna dieta zabójców, albo Dukana i chudniesz. Ale głównym powodem chudnięcia, uwaga, jest post. Bo smażone zwłoki nic Ci nie dają. Ty przechodzisz na post. Ja wiem, że to jest trudno zrozumieć, bo myśmy się wychowali w środowisku, kiedy karmiono nas mięsem. I teraz, no jak to, z tego mięsa nie powstały mi mięśnie? A no tak to. Ponieważ w naszym ciele brakuje enzymów do rozkładania białka, a dodatkowo brakuje enzymów ocucających śmierć. Czyli my nie jesteśmy takimi cudotwórcami, że jak coś zostało zabite, jeśli byśmy to jeszcze zjedli na surowo, to można by było się zastanowić, czy na długości całego naszego układu pokarmowego jesteśmy w stanie coś wchłonąć. Ale jeśli zabijemy to ogniem, no tam nic nie ma. To jest zniszczone. To jest rozwalone na części pierwsze. Jedyna rzecz, która Ci została, to chudniesz. Dlatego, że jesteś na poście.
A teraz zobaczmy, jakie są najlepsze diety od lat. I być może niektórzy z Was powiedzą, a to po co mam być witarianinem, skoro to są lepsze diety od lat. Ale może dlatego, że te diety zakładają życie do setki. Powiedzmy między 80 a 100. A jeśli chcemy porozmawiać, dlatego robiłem taki specjalny film w zeszłym tygodniu, jeśli chcemy porozmawiać o 140-150 lat, to wtedy musimy coś zmienić, musimy nad czymś popracować. I myśmy dla siebie z Agnieszką wybrali ten model po to, żeby jak najbliżej zbliżyć się do szansy przeżycia długowiecznego. I uwaga, od lat na szczycie jest tak zwana prawdziwa dieta śródziemnomorska. Nie ta z pizzami, z makaronem, z tłustym żarciem i tak dalej, bo to wszystko zostało zmienione. My mówimy o takiej prawdziwej, prawie że roślinnej diety śródziemnomorskiej, w której owszem pojawiają się pewnie jakieś tam zwierzęta morskie, pojawiają się jeszcze pewnie jakieś inne zwierzęta, ale my mówimy tutaj głównie o jedzeniu roślinnym, tak? I też był na ten temat film, wkleję go pod spodem. I tutaj ta dieta śródziemnomorska prawdziwa wygrywa od lat. Ona jest po prostu na szczycie. Najwięcej osób się najlepiej na tym czuje z tych, którzy jedli tradycyjnie. Bo to jest bardzo ważne, tak? Na drugim miejscu fleksitarianizm od wielu lat się przebija. Co to jest fleksitarianizm? To jest coś takiego, że wchodzisz w proces, który kiedyś zakończy się może wegetarianizmem albo weganizmem. Ograniczasz mięso, ale nie spinasz się bardzo w tej kwestii. Czyli raz w tygodniu zjadasz, może dwa razy w tygodniu i w ten sposób się dożywiasz. Także taka dieta jest od lat na drugim miejscu, a na trzecim miejscu to jest DASH. To jest taka specjalna dieta, która jest wyteoretyzowana, że tak powiem, dla osób z nadciśnieniem i tutaj też głównie je się rośliny. Także na szczycie tak naprawdę to są diety roślinne, bardziej, mniej gotowane, z jakimiś dodatkami mięsa, trochę mniej mięsa i tak dalej, ale diety błękitnych stref zakładają praktycznie głównie odejście od mięsa. A zatem zdrowe podejście do keto. Uwaga, zdrowe podejście do keto. Po pierwsze, post przerywany 16/8. I to jest podstawa, to są fundamenty. Kiedy nic nie jesz, w Twoim organizmie nie wytwarza się insulina i można pobrać tłuszcz z Twojej tkanki tłuszczowej i zamienić ją na ketony. I to jest wzór. I na tym został opracowany cały wzór. Natomiast nie wiem, czy to były firmy produkujące mięso, czy to byli niedouczeni fachowcy, którzy się temu przyjrzeli. Powiedzieli, o, to skoro ketony powstają z tłuszczu, no to jedzmy tłuszcz na potęgę. Totalna bzdura, która jest powielana od, nie wiem, 12 lat chyba. A na drugim miejscu bardzo ważne pytanie, które warto sobie zadawać. Skąd biorę wszystkie składniki, czyli witaminy, minerały i enzymy? Bo enzymy boją się temperatury. Czyli jeśli jesteś taką osobą, która koniecznie chce używać mięsa, upewnij się, że zawsze patrzysz na ten punkt drugi. Bo ten punkt drugi da Ci szansę na przeżycie. Bo widzisz, takich promotorów mięsnego jedzenia było już wielu. Okay? Napisali nawet mądre książki, którymi się wszyscy zachwycili. Tak? Niestety musimy się śpieszyć ich kochać, bo szybko odchodzą. Mieliśmy takiego promotora diety mięsnej, takiej keto, którego ja wiem, że się niektórzy denerwują, że go wspominam, ale to jest taki wyraźny przykład, którego nie lubicie. Po prostu nie lubicie go, bo ktoś wam pokazuje prawdę. A jak jest prawda, to a ktoś nie chce jej uznać, to mówi, nie, 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 tego nie było, tego nie było, tak? Świętej pamięci pan Gaca, tak? Który w bardzo młodym wieku niestety odszedł z tego świata. On był najsłynniejszym przed tym internetem jeszcze promotorem tłustego żarcia. Od tego jedzenia, niestety, no tak się dzieje. Ostatnio bardzo słynny kucharz w Stanach Zjednoczonych również w wieku 40 paru lat zmarł, ponieważ no, same mięso zjadał, tak? Po prostu odszedł z tego świata przedwcześnie, bo nie dostarczył sobie tych wszystkich składników, bo gruszki są przecież niezdrowe na keto. Następna sprawa to wkleję pod spodem film z innego kanału, bo ja takiego filmu nie nakręciłem, na którym zobaczycie, jak pewien doktor opowiada o ludziach, którzy promowali diety mięsne, do jakiego wieku oni dożywają.
ci, którzy promują diety mięsne. Ja nikomu, broń Boże, źle nie życzę. Nie zrozumcie mnie źle. Każdy wybiera, co zjada. I każdy przeżyje tyle, ile ma przeżyć. Natomiast jeśli będziemy się bawić w takie kłamstwa i takie mity na internecie, to do niczego to nie doprowadzi. Zachęcam do tego, żebyś... Może jeśli chcesz, słuchaj tych swoich, powiedzmy, ketonowych mędrców, ale słuchaj ich z przymrużeniem oka. Popatrz na owoce z innej perspektywy. One tutaj były zawsze i zawsze je zjadaliśmy. Zjadaj dużo więcej warzyw. Dostarczaj sobie enzymów. To jest tylko surowe jedzenie. Tu masz duże szanse, żeby z owoców dostarczyć. Bo ja wiem, że zjadacie warzywa, ale często je gotujecie po prostu. Tam jest zniszczona witamina C. Z mięsa jej nie dostaniecie. I zachęcam Was do tego, żebyście popatrzyli na dietę keto z takiej troszeczkę mądrzejszej perspektywy. Po to, żeby dała Wam szansę nie tylko na schudnięcie, ale na długowieczność. Żebyście mogli dostarczać sobie wszystkie składniki takie, które są Wam potrzebne, odżywiając się, bo jeśli już to robicie, to róbmy to z głową. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w komentarzach. Mam nadzieję, że się podzielisz z innymi. Dzięki za paluszki, dzięki za serduszka i naprawdę zapraszam do debaty. Trzymajcie się. Cześć.